Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Chciałam wam dzisiaj pokazać, może nie wszystkie, bo jeszcze nie mam, już oglądaliście prezenty stręży na te urodzinowe, ale chciałam wam pokazać całą resztę, słuchajcie. I to jest tak, to jest od wszystkich osób, i jednorożców, i mojej rodziny, przyjaciół, znajomych, to jest po prostu wszystko. I tak po kolei, acz niekoniecznie od, nie wiem, najlepszego czy najgorszego, czy tylko po prostu tak jak wrzuciłam w pudło po to, żeby wam nagrać i pokazać. Pierwsza sprawa, kieliszki. Z tego co widzę, jest tutaj 6 sztuk, 360 ml. Jako, że kieliszki się tłuką, mimo że się niewiele pije, to tak to wygląda. Tak a propos kieliszków. Bardzo pyszne, musimy sobie spróbować. Kawowa, o smaku kawy. Kawa z nutą brandy. Śląska, pychota, bo wiem, bo próbowałam, bo mama dostała. Mam kilka biżuteryjnych rzeczy. Mam taki komplet z niebieskimi kamieniami, do któregoż to kompletu przynależy jeszcze... Wszystko poczepiało, czekajcie. Wisior. I pierścionek. I to wszystko do kompletu. Potem mam taką bardzo elegancką... Nie, jeszcze kończyki. A właśnie, gdzie ja je? Nie chciałabym na nich siedzieć, bo... Kabum. Przepraszam. Sorry. Ja je po prostu tutaj... Nie, bo ja je ściągnęłam już do pokazania. A tu mam jeszcze jeden. Cała ja. No właśnie. O, czyli jeszcze. Kolczyki właśnie, ten sam design. Mam jeszcze tutaj taką elegancką bransoletę, ale to już do zadań specjalnych, czyli jakby na jakieś kiecuszki, czy coś takiego to można użyć. No w każdym razie nie jest to typ codzienny. Tak mi się wydaje. Muszę tu sobie wszystko poukładać, bo wiecie jak jest, potem się nie nadąży. Tam dał komplet z kryształkami Swarovskiego. Bardzo fajny zresztą. I biżuteryjnie jeszcze oko Saurona, które zawsze widzicie na stole. Oraz bardzo ładny, teraz tego może nie będzie dobrze widać, naszyjniczek. Z kamieniami jest super. Oko Saurona, biżuteria ze szczyptą magii, Odil, czyli Danuta. Bardzo ładne. Aż taki wisior. Test. No do tej sukienki to będzie niewidoczne, ale na pewno do czegoś jasnego. Bardzo fajnie. Także oko Saurona. Kolejna sprawa, żeby nie było, że człowiek nie ma, nie posiada. Proszę bardzo, róg jednorożca. Jest. Z kartkami urodzinowymi maseczka Vichy, którą uwielbiam. I jednorazowe naczynka. Także, do jednorazowych naczynek muszę wstawić. Wiem gdzie. Dobra, to wszystko musi być, wiecie, poukładane. Dostałam jeszcze bardzo ładną serwetkę, tak jak w drężnie. Przy paczkach wymiankowych dostałam taką serwetkę z węzłem celtyckim, tak tutaj też ręczna robota, bardzo ładny obrusik, wiecie, na wszystkie ołtarze, na wszystko, w ogóle ręczna robota to jest ręczna robota i nikt mi nie powie, ja uwielbiam i ubóstwiam, retro, vintage, vintage, uwielbiamy takie rzeczy. Nie mogło zabraknąć w tym pięknym zestawieniu notes w linie i oczywiście z magicznymi cekinami, żeby nie było, że nie. Także notesiki. Stickersy, naklejki. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Grube stickersy serduszkowe i cienkie stickersy serduszkowe. Cienkie są strasznie fajne do zeszytów. I kolejna. Także tutaj naklejkowa. Kolejne notesowe sprawy. Jednorożcowy notesik, otwierany,
i on ma każdą kartę, to znaczy nie każdą, ale tak partiami, inne karteczki. I znowu mamy też jednorożca. Bardzo ładna jakość kartek. Tak, i z tego samego desenu, tutaj to podobno ja jestem, mówi Dorota, czarownica ruda. I podobnie w środku, też ma takie już ładne ozdobniki. Tutaj już niewiele trzeba robić, można po prostu pisać. Bardzo fajne rzeczy. Dostałam właśnie tego jednorożca, 116 cm wzrostu. Dmuchanego, aha, to będzie czekało na miejsce, gdzie będzie można go postawić po prostu. Się tak nie da. Od zwyczajnie. Nie wiadomo gdzie. Dobrze. Aha, bo to są te kolczyki, które już widzieliście w zdrężna. I jeszcze z biżuterii, przecudnej urody, taka śliczna na lato. Piękna, mała koniczynka. Delikatna celebrytka. Bardzo ładna sprawa. I jeszcze, bo to od Iskierki, a to od Kasi. Piękne kolczyki turkusowe. Turkus jest podstawowym, obowiązkowym kolorem w mojej garderobie. Tak mam. Jeszcze tutaj notesik. To jest celtyczek. To właśnie tak. Się pamięta czasem. Jak się kogoś na żywo widziało, to jest znacznie łatwiej zapamiętać osobę, tak? No, bo mamy wtedy skojarzenia i to też jest fajne. Razem z... To do śmieci. Razem z karteczką przyszły mi również dwie urocze machotki. To jest fajna sprawa. Dwie książki z naklejką Mani. To polega na tym, że mamy rysunki, ale z tyłu mamy naklejki i one są w ogóle takie nieśliskie, tylko papierowe. I normalnie to się je nakleja w tych książkach, ale nienormalnie wykorzystuje się naklejki do bullet journalu i się po prostu nie wykorzystuje reszty książki, ale to nieważne. Można tę resztę książki, bo ona jest malarska, wykorzystać chociażby wycinając stronę i można na środku napisać zaklęcie. Bardzo ładnie to wygląda. Także tutaj wiecie, recykling pierwszej wody. Co wam jeszcze tu pokazać? A, jeszcze celtyczek. Przysłała mi jednorożca i dwie takie bardzo urocze letnie, w ogóle bransoletki, które w tym momencie będą świetnie pasować do mojej kiecki. Znaczy kiecki, to jest podomka, słuchajcie. Nieważne, wiecie, że ja różnie nagrywam. Także tak celtyczkowo tutaj, o. To mi się wydaje, że jest po prostu ozdóbka, może też do czegoś, bo czasem takie podejrzane rzeczy mi wysyłacie, ale mam takiego ładnego misia, bardzo fajny. Podejrzane rzeczy mi wysyłacie, bo kiedyś myślałam, że jednorożec jest ozdóbką, a był tym zapachem, nie? Mhm, ten zresztą, co tam stoi. Bardzo piękny świecznik, słuchajcie. Ja widzę, że świeczka pod wpływem ciepła troszkę się zmatrytowała. Nawet chyba nie. One takie krzywe są. Ale świecznik jest zacny, prawda? Dobrze będzie wyglądał. I ładnie. Mam nadzieję, że się z tej osreberka nie... nie ze skrobiem. To różnie bywa. To mnie coś nie dzieje, nie? Bo ogólnie ładnie. Bardzo ładnie. Zresztą jest taki mocny, tak mi się wydaje, że on taki fest jest. Także, tyle, że świeczki kapią. No ale to zobaczymy. Wszystko wyjdzie w prania. Świeczynki jest bardzo ładne. Tak myślę, za co jeszcze chwycić. Uwielbiam to. Turban do włosów. W Decathlonie są za grube pieniądze, słuchajcie, ale polecam. Mały ręcznik z guziczkiem, zakręcasz, zawijasz. Rewelacja, turbany do włosów. Ja pamiętam, mi kiedyś pierwszy przywiozła moja koleżanka z Holandii, to ja byłam tak zachwycona, a tam były Primarki, były ręczniczki do włosów. Jednorożcowe czekoladki, to taka pychotka od was. Jeszcze z notesów, też taki uroczy, ładny, proszę bardzo, notatnik.
Także tak. Bardzo taki poważny, ale ze złotymi brzegami notes, w którym można poważne rzeczy notować. I travel book. Tu można sobie wsadzić zdjęcie, co też jest fajne. Bardzo fajne. Fajny pomysł. Bardzo ładny w środku. Linia. Super. Dobra. Patrzymy, co dalej. Pudełeczko, co już samo w sobie jest inspirujące. A w pudełeczku, słuchajcie, fiary. Proszę bardzo. Fiary. Fiary to jest coś, nie? Fiara przyjdzie. Druga fiara. I jeszcze piękne spinki, które się poodrywały z tych, z sówki, ale skoro były naklejone, to można nakleić. Tak mi się wydaje, że to w jakiś swój sposób ma po prostu. Już tam weźmy klej na gorąco. I bardzo ładne. To jest właśnie to z paczkami, że to czekać. Uważaj, że to się w głowie nie mieści czasem. Bardzo ładne grzebienie do włosów. Po prostu fiarowo. No, myślę, że do koka można popłynąć, co? Jakbyś do świata. A tam kij. Zawsze można. Takie rzeczy to są po prostu, wiecie, przeurocze. Także już nie mam gdzie stawiać, będziemy to robić na podłodze. Teraz słuchajcie, tak. Kot oczywiście swój przydział koci dostał. Mówisz, że już mu dasz, a te wszystkie inne zabawki to chyba musimy. Zobaczymy, może się rozruszam, to jest ciepło. Jest jeszcze. Co to znaczy wrestle and kick? Powinna być jakaś instrukcja. Czy z kocia, co to jest? Pojęcie. Może kot będzie wiedział. Słuchajcie. Kawka? Przyda się. Zawsze. Spa chusteczki? Przydadzą się. Zawsze. Spa chusteczki, co mi coś przypomniało. Dobra. Mam magnesy. Bardzo ładne. Takie dwa jak znaczki pocztowe. Śliczne, malutkie. I tu mam Illinois i Heidi. Także magneski. Słuchajcie, w przepięknej kociej misce. Kocia miska będzie stała w specjalnym miejscu już. Koci. Krem kolagen. Kolejny krem. Też kolagen. I knopersy. Bardzo lubię knopersy. Pychotka. Do naszej diety pudełkowej. Do naszej diety pudełkowej po prostu. Wiecie, jak wygląda dieta pudełkowa. Lepiej żebyście nie wiedzieli. Super maska do spania. Po prostu urocza. Sleeping mask. I coś, co również jest urocze, dlatego że jest takim zawiązywakiem, jak się nakłada maseczki albo coś. Teraz musisz zmienić. No nie. Weź na różowe ładne. Grono słodyczy. Mamy tak. Bomboniere. Mamy czekolady. Także to też jest fajne. O. Czekajcie. Mamy kolejną czekoladę i kolejną czekoladę i białą czekoladę, którą uwielbiam i bardzo zdrową czekoladę, którą mniej lubię, ale też sieciamka. I nasze ulubione. Jak to? Reese's. Po prostu, ja już tutaj nawet ty, nie chowam. Nie, nie. Bo to zaraz będzie żarty. Zaraz. Nie ma, że boli. Wow. Bardzo fajne takie jakieś małe groszki. Super aska. Takie maleńkie. Jeszcze czekoladka. Dużo czekolady od was znam. Tu są takie te. To musimy. Rogaliki. Koniecznie do szkoły i do różnych takich. Długopis swój tu wpadł, nie wiem czemu. No też się chce być niespodzianką. Także rogaliki. To są ładne. Ale ładnie wyglądają, bo tutaj tak jakby biała i czarna czekolada. No, będziemy próbować, aż jestem ciekawa. Do diety pudełkowej. Mhm.
Bardzo ładne mydełka dostałam, słuchajcie, bo przede wszystkim mają takie śliczne opakowanka, ale oprócz tego, no, ładnie pachną i takie mydełka w szafie robią robotę, także naprawdę bardzo ładne, w ładnych pudełeczkach. Jeszcze z takich bym powiedziała... Ja coś przyjechał. Odwiedziny koło kawówki. Mamy perfumę do ciała i perfumę do ciała. Dlaczego mój kot drapie wszystko? Ty go prowokujesz. Normalnie zabawką. I mydło do rąk. Brawo, bo właśnie nie miałyśmy mydła, to naprawdę. Także słuchajcie. Piękna ramka z koniem, który oczywiście może być jednorożcem. Ale to wiecie, nie jest jednorożcem, jest róg. Czemu tego nie widziałam? Nieważne. Ale to też czeka na special miejsce. Special miejsce, tak. Oczywiście banda ściereczek ze względu na to, że tutaj Jola zawsze w ściereczki pakuje, żeby się nie potłukły Jackie Danielsa na przykład. Ściereczka do Jacka Danielsa. Proszę bardzo, mojito i takie tam. Mojito i takie tam. I jeszcze mam kupę ciuchów, ale to wam zaraz pokażę, ale jeszcze właśnie do takich ściereczkowych. Proszę bardzo, mamy ręczniczki śliczne, mogą być do twarzy, do wszystkiego. Ja mam takie jak w luksusowym hotelu. W luksusowym hotelu, aha. Teraz trzeba będzie kupić dobrą pralkę, co by to dopierała, żeby było śmiesznie. I jeszcze taki, o, śliczny. Ja to bardzo lubię, bo to tak jak na kuchence wisi, to tak dodaje uroku, jakby luksusowo. Dobra, to są te. Wiecie, co ja tu już mam? Backstage, to jest straszne. No i ciuchy. Słuchajcie, lecimy po kolei. Bardzo fajna, cieniutka bluzeczka, która ma dosyć duży dekolt z przodu i z tyłu. Jest po prostu rewelacyjna. Ja ciuchy tu sobie wezmę na kolana, zaraz poskładam do szafy. Potem mamy piżamki kawałek, który jest po prostu, słuchajcie, urocze. Miau. Długa, do spania, rewelacja. Być może na te nasze 37 stopni to już niekoniecznie, ale i tak u nas jest więcej zimy niż czegokolwiek innego. Proszę bardzo. Paris. Cienka jest przede wszystkim. Taka jest naprawdę cieniutka sprawa i do tego jest jeszcze, o, proszę bardzo. Galotki. Galotki. Super jest. I już się bawię. Jedna z moich ulubionych motywów, w sensie nie dlatego, że lubię, tylko dlatego, że każdy się zawsze zachwyca. American, taki pin-up. I bluzeczka, która jest elegancką po prostu, na półokrągłą wykończoną bluzeczką. I znowu coś wiązane i śmieszne. Takie też luźne, fajne. Fajne. Ma to wiązanie tutaj. Nie? Tak było poskładane. Mhm. Ja, jeżeli mogę wtrącić słówko, chciałam podziękować w ogóle Joli za moją... też paczkę. Tak. Kaczuszkę. Przyszło, patrzę, że tu mam jakąś... klamkę? Nie, tu się coś przyczepiło w środku. Fajnie, z kolorek taki ma. Ładne, tak. I ma te wietrzne rękawy, nie? Mhm. Ma taka bardzo ładna. Jeansy, słuchajcie. Rewelacja. Rozszerzone, no przecież. Do kowbojek, nie? I będziemy się uczyć na następnym zlocie kroku kowbojskiego i wszyscy będą tańczyć, kropka. No i oczywiście spoderki. Spodenki muszą być. U nas są takie jasne, ja nawet kupiłam, bo będę miała ciemne, więc fajnie. Idziemy dalej jeszcze w bluzki. Tu mamy też odkryte ramionka i kolor moro. Zielony, chciałam rzec. Babe. Ładnym.
Ciemna, lekka, z wodospadem. Mam od Joli też taką szarą, grubszą, ten typ deseniu. Strasznie dobrze mi się w niej chodzi. Bardzo ją lubię. Po co komu zaraz? Bardzo fajna, bardzo luźna. Queen. No przecież to. Cała ja. Queen. No i oczywiście mój ten ulubiony fason. Czyli na princesę. Śliczna jest. I ma też takie drobne kwiatuszki pączkowate wokół. Taśma. I last but not least. Z grubej bawołanki serek. Deczko rozszerzana. Niemęski krój. Fajne rączki. Metka się poniewiera. No, to tak patrzę, że zrobiłam rozgardiasz. Ale skończyłam nagrywanie. Także tak to wygląda. 21 minut. Cały film. Do zobaczenia. Pa, pa.